Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na moim kanale. Rząd polski znalazł się w punkcie wyjścia, czyli w tym, w którym był w 2014 roku. Ewa Kopacz podpisała w 2013 roku pod koniec dokument o przyjęciu do Polski imigrantów czy uchodźców. Obojętnie jakbyśmy to nazwali, jest to, drodzy Państwo, grupa ludzi, która szuka zasiłków w Europie. Nie zostało to zrealizowane, ta umowa z Unią Europejską, podpisaną przez rząd Platformy Obywatelskiej, dlatego że wybory jesienią w 2014 roku, kto wygrał? Prawo i Sprawiedliwość. Programem 500+. W ten sposób wygrało. Pomimo, że obie partie są założone przez służby specjalne, obie partie, drodzy Państwo, wyrastają im buty z komunistycznej bezpieki, to jednak Kaczyński myśli realistycznie. Ma wypłacić emerytom, ma wypłacić rencistom, ma wypłacić policji, ma wypłacić wojsku, sędziom, prokuratorom, tak? Ma wypłacić emigrantom. To USA zbombardowało Libię, spowodowało falę uchodźców z Afryki do Europy, bombardowało Syrię, gdzie prezydentem był Assad i jest nadal, i też wywołało falę uchodźców do Europy. Turcja tych uchodźców trzymała w obozach. Przypominam, że uchodźca to jest osoba, która według prawa uda się do pierwszego kraju, który graniczy z jej krajem. I ten pierwszy kraj zapewnia warunki socjalne, bytowe uchodźcy. Ale jeżeli uchodźca pomaszeruje dalej, czyli do innego kraju, będzie sobie wybierał, tak? Może Francja, może Niemcy, może Polska, może Czechy, może Rosja, tak? Może USA. To wtedy, drodzy Państwo, przestaje według prawa być uchodźcą i nic mu się nie należy. Polacy, my jeździmy po różnych krajach jako uchodźcy. Tak, jako uchodźcy. I ja też byłem uchodźcą i ja też byłem imigrantem. Imigranci zarobkowi i nikt nie daje nam, drodzy Państwo, socjalu. Wręcz przeciwnie, ze swoich pensji musicie opłacać mieszkania. Temat stary, ale temat w tej chwili odświeżony przez Komisję Europejską, władze Unii Europejskiej. To w 2015 roku USA wywołało falę imigracji do Europy. To USA i amerykańscy obywatele, milionerzy, tacy między innymi jak Soros, finansowali statki, które przypływały do brzegów Afryki, odbierały imigrantów i dowoziły do Włoch. To USA finansowały pontony, duże pontony dla imigrantów i dawały też pieniądze, żeby opłacali oni podróż do Europy dla przemytników, którzy się tym zajmowali. Stany Zjednoczone finansują przemyt imigrantów do Europy. No to jest artykuł właśnie z 2015 roku. Nasz kontynent jest dosłownie zalewany przez uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a przemyt imigrantów stał się dobrze opłacalnym biznesem. Szacuje się, że przemytnicy biorą tysiące dolarów za transport jednej osoby do Europy. Jednak skąd ci biedni ludzie, którzy uciekają ze swoich krajów w poszukiwaniu lepszego życia, mogą mieć aż tyle pieniędzy? No właśnie są dobre wujki z Ameryki. Magazyn InfoDirect, który powołuje się na informacje z wewnętrznego raportu austriackiego wywiadu wojskowego, twierdzi, że amerykańskie organizacje mają płacić duże ilości pieniędzy przemytnikom, którzy ułatwiają nielegalnym imigrantom przedostanie się do Europy. W zależności od regionu organizacji przemytnik może zarobić od 7 do nawet 14 tysięcy euro za osobę. I tutaj uchodźcy z Afryki na stałe w Polsce, znak zapytania, nowy projekt UE, 15 kwietnia 2015 roku. Czyli to, co się dzieje w tej chwili, zmuszanie rządu polskiego, rządu węgierskiego do przyjęcia imigrantów, to są stare pomysły. W połowie maja Komisja Europejska ma przedstawić nową agendę w sprawie imigracji. Ten sztandarowy projekt szefa KE, Jeana-Claude'a Junckera, stawia na solidarność między krajami UE
w dzieleniu się obciążeniami, jakie wynikają z napływu afrykańskich imigrantów do Europy. A co za tym idzie, Polska w imię europejskiej solidarności może zostać zmuszona do przyjmowania wyznaczonych przez Brukselę imigrantów. I tutaj kryzys migracyjny w tle rodzina Rothschildów i George Soros. W sierpniu 2015 roku austriacki dziennik Hot poinformował, że w 2014 roku rząd przekazał 21 milionów euro prywatnej szwajcarskiej firmie. Kwota miała być przeznaczona na opiekę nad uchodźcami już wtedy przebywającymi na terenie kraju, jak i nad tymi, których dopiero się spodziewano. Wspomniana firma to ORS Service z siedzibą w Zurichu, mająca także oddziały w Niemczech, Austrii. Kontrolny pakiet akcji znajduje się w rękach spółki Equistone Partners Europe, będącej z kolei własnością Barclays Bank, globalnej instytucji finansowej nazwanej czasami pancernikiem Rothschildów, z uwagi na jej bliskie, można wręcz powiedzieć, rodzinne związki z tym znanym klanem bankierów. Rothschildowi inwestują w przedsięwzięcia, które w drugiej perspektywie przynoszą zyski, zaś biorąc pod uwagę szacowany napływ imigrantów do Europy i wydatki, które przyniosą rządowi poszczególnych państw. Według gazety koszty sprowadzania jednego imigranta na stary kontynent przewyższają wymienianą w mediach sumę 3000 euro. Osoby zajmujące się przemytem ludzi żądają od 7000 do nawet 14000 za osobę, co dla wielu jest sumą przekraczającą możliwości. Z pomocą mają wtedy przychodzić wspomniane fundacje, współfinansując koszty. Funkcjonariusze policji przyznają, iż imigranci wiedzą o tych faktach, ale żaden nawet anonimowo nie chce o tym rozmawiać. Soros jest największym darczyńcą organizacji Human Rights Watch, zajmującej się ochroną praw człowieka. Thierry Mason, kontrowersyjny, ale z reguły dobrze poinformowany francuski publicysta, twierdzi, że masowy napływ imigrantów do Europy to cel USA i realizacja strategii chaosu. Strategii chaosu. Za wojny w interesie USA mają płacić Europejczycy. Kryzys imigracyjny, który dziś ma charakter humanitarny, za moment nabierze charakteru ekonomicznego. Co, drodzy Państwo, Ameryka chce osiągnąć, sprowadzając do Europy imigrantów z obcych kulturowo państw Afryki, Magrebu, Bliskiego Wschodu, Bangladeszu? No to mieliście odpowiedź. Kryzys chaosu. Powstaną napięcia społeczne między różnymi grupami ludzi, nie tylko między, powiedzmy, mieszkańcami Europy, Polakami, a imigrantami, ale też między samymi imigrantami, bo ci imigranci są z różnych, po to, żeby destabilizować dany kraj. Destabilizować. A to znaczy destabilizować gospodarkę. Będą zamieszki, będą wybite szyby, będą podpalone sklepy, będą podpalone wasze sklepy, będziecie pobici, będziecie pobici. Pamiętajcie o tym. Dzięki temu firmy amerykańskie i Ameryka będzie się rozwijać, natomiast my będziemy pogrożeni, można tak to nazwać, w pełzającej wojnie domowej. Bo będziemy mieli na terenie swojego kraju napięcia etniczne, których tutaj nie ma. I to są przykłady z Francji, dobrym przykładem jest Szwecja. To jest forma napadu na nasz kraj. To jest napad. Hitler jak na Polskę napadł, to też do naszego kraju sprowadzał obcych kulturowo Niemców. Zasiedlał Polskę Niemcami. Stalin, jak okupował Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę, zasiedlał tamte kraje Rosjanami. To jest, drodzy Państwo, celowa polityka, jak tutaj w artykule Kryzys imigracyjny w tle rodzina Rothschildów, George Soros, strategii chaosu. Zachód, Ameryka, łapówkami zniszczyła Stocznię Gdańską, Stocznię w Szczecinie, zakłady FSO, Żerań pod Warszawą, zakłady produkujące samochody w Bielsku-Białej,
w Lublinie wiele setek polskich przedsiębiorstw, płacąc łapówki Balcerowiczowi, żeby wyrzucał z pracy, likwidował przedsiębiorstwa. A teraz, żeby zapobiec odbudowie polskiej gospodarki, zdestabilizować całkowicie kraj, sprowadzić obcych i wywołać, tak jak powiedziałem, strategię chaosu, czyli pobicia, gwałty, zamieszki, budowę gett imigrantów. No i policja będzie miała dużo roboty. Tak to będzie wyglądało. Witam Państwa, na tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak imigranci z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki zachowują się względem starszych osób, rdzennych mieszkańców państw, do których przybyli, którzy ich utrzymują ze swoich podatków. Jednym z głównych argumentów środowisk lewicowych i multikulturalnych za tym, żeby przyjmować imigrantów, były czynniki demograficzne, czyli przyjadą imigranci, będą napłodzą masę dzieci, które będą później utrzymywać naszych emerytów. Jak widzimy już dzisiaj, jak jest. Imigranci przyjeżdżają i co prawda rzeczywiście ich rodziny są znacznie, znacznie większe niż rodziny Europejczyków, ale widzimy też to, że imigranci nie chcą pracować i chcą być utrzymywani za pieniądze europejskich podatników. W sumie jedyne, co szanują, to szanują nasze pieniądze. Nie szanują naszej kultury, nie szanują naszych kobiet i jak zaraz zobaczycie na tym filmie, nie szanują również starszych ludzi w państwach europejskich. Na filmie widzimy, jak staruszka ze Szwecji jest atakowana przez młodego Afrykańczyka. Gówniarz ją prowokuje, gówniarz ją przedrzeźnia, obraża, symuluje jakieś uderzenia. Kobieta się boi, wzywa pomocy. Ja, jävla människo. Ta i den. Nu kommer jag. 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 Jävla för fan. Så. Jävla för fan. För fan. Jävla människo. Jag ställer mig här. Tobis. Kan du ta till dem att de lägger av? De hundar bara tar mina katter. Jag tycker inte om det. Vi frågade efter en tändare. Vi frågade bara efter en tändare så började hon skrika. Jag har inte pejn. Gå med mig. Jag vill stå här.
Jeszcze do niedawna Szwecja była swoistym rajem. Ludziom żyło się bardzo dobrze, mają tam jedne z najwyższych zarobków na całym świecie, państwo jest bardzo bogate, nie było zniszczone przez wojnę, ludzie zostawiali otwarte domy, otwarte samochody. Wszystko się zmieniło po tej pierwszej fali imigracji z państw bałkańskich, później z państw, które dołączyły do Unii Europejskiej, w tym Polski, ale najgorszy, największy kryzys, największe zmiany przyszły dopiero dzisiaj, w czasach tej wielkiej fali imigrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Szwecja jest krajem totalnie zniszczonym przez polityczną poprawność i ludzie boją się krytykować islamistów czy murzynów w obawie o to, że zostaną nazwani rasistami. I dlatego dochodzi do takich absurdów, jak to, że imigranci gwałcą na przykład niepełnosprawną dziewczynę i nic im za to nie grozi. Imigranci gwałcą jakąś Szwedkę i są wypuszczani z więzień, z aresztów i jeszcze rząd szwedzki płaci im odszkodowania. Do takich patologicznych sytuacji doszło dlatego, że całe społeczeństwo dało się zwyczajnie ogłupić. Globalny pakt ma być zatwierdzony na konferencji międzyrządowej w Marrakeszu w Maroku w dniach od 10 do 11 grudnia w 2018 roku. Z Maroka, kraju będącego gospodarzem konferencji międzyrządowej w sprawie podpisania globalnego paktu, gazety pisały dosłownie. W grudniu oczy 244 milionów międzynarodowych migrantów będą na nas patrzeć. A w związku z tym 244 miliony międzynarodowych migrantów czeka na nowe przepisy, ażeby udać się w drogę do Europy, nowej przyszłości, a dla większości z nich najważniejszym celem podróży są Niemcy. W obradach tej największej na świecie sieci humanitarnej wzywa się rządy do usunięcia barier uniemożliwiających migrantom uzyskanie dostępu do podstawowych usług pomocy humanitarnej. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca IFRC, z których większość jest współfinansowana przez Fundację Funduszu Hedgingowego miliardera George Sorosa, odgrywa kluczową rolę w realizacji tego wielkiego ludzkiego eksperymentu. Powinny one we wszystkich państwach członkowskich stanowić pomost między rządami a organizacjami udzielającymi pomocy w dziedzinie azylu i należy usunąć wszelkie bariery, które mogłyby uniemożliwić te nowe drogi. A kiedy ten pakt będzie zawarty, to będzie to oznaczać, że wszystkie państwa członkowskie muszą zagwarantować przyjęcie chętnych migrantów. Na pierwszym planie stoi wzmocnienie praw migrantów i zobowiązanie się krajów docelowych do ich bezwarunkowego przyjmowania. Trzeba tutaj wspomnieć, że realizacja tych propozycji uruchamia nowe, gigantyczne ruchy migracyjne i należy tutaj jeszcze raz powtórzyć, chodzi oficjalnie o około 250 milionów migrantów, którzy chcą się osiedlić. Celem globalnej elity władzy wydaje się wymieszanie wszystkich narodów i ludności i twierdzi się, że pojawiły się nagle globalne wyzwania, dla których należy stworzyć nowe rozwiązania i nikt, jak również żaden kraj, nie może uniknąć tego wyzwania. W styczniu 2018 roku sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jasno stwierdził w oświadczeniu opowiadającym się za planowanym paktem o migracji i wyraźnie stwierdził, że ONZ uważa dalszą globalną światową migrację za nieuniknioną. Kilka lat temu amerykański strateg wojskowy Thomas Barnett określił globalizację jako system wzajemnych zależności, co oznacza, że narody i procesy gospodarcze zachodzące w ich obrębie, a także indywidualny człowiek nie mogłyby już działać samodzielnie, lecz byłyby jedynie kontrolowane przez wpływy zewnętrzne i jeśli chodzi o państwa narodowe, ostatecznie muszą się rozwiązać. W ten sposób człowiek jako jedyny indywidualista zostanie zniesiony, ludzkość staje się masą, którą można manewrować bez własnej woli. Imigrantów. No i policja będzie miała dużo roboty. Tak to będzie wyglądało. I wtedy słowa dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie, Andrzeja Seweryna, nabierają mocy. Przypierdolić im. Oczywiście nie imigrantom. Tylko on mówił o
ludziach sprawujących władzę w kontekście marszu 4 czerwca w Warszawie, ale nie użył słów w stosunku do Tuska i nie wymienił wielu innych polityków. Dostało się Kaczyńskiemu i dostało się Donaldowi Trumpowi. Tak powiedziałem, że Andrzej Seweryn według mnie nie jest tylko i wyłącznie przeciwnikiem Kaczyńskiego. Dlatego, że w 2014 roku, kiedy dziennikarka TVP przyszła do Andrzeja Seweryna i to było pokazywane w telewizji, żeby poparł Bronisława Komorowskiego w wyborach, wykręcał się, żeby jako celebryta powiedzieć, że popiera Bronisława Komorowskiego. W końcu poparł, ale po dużym przed kamerami, drodzy Państwo, nacisku. Celebryci nawet w tych wyborach w 2014 roku pod Bronisławem Komorowskim, wszyscy aktorzy, sportowcy podpisani, pod kandydaturą Andrzeja Dudy nie było nikogo, żadnego celebryty, miałem ulotkę, żadnego celebryty, żadnego aktora, nikogo. Bo to nowy człowiek pojawił się w polityce, gdzieś z trzeciego, czwartego rzędu krzeseł PiSu. I PiS nie płacił wielu aktorom, bo władzę sprawuje u nas, sprawowała SLD i Platforma Obywatelska od wielu, wielu, wielu lat. Od 89 jeszcze jako PZPR wcześniej. I sztuka jest państwowa. Aktorzy pracują w państwowych teatrach, piosenkarze dostają pieniądze na swoje spektakle. I stąd celebryci się podpisują. Oni nie podpisują się, że ktoś ma jakiś dobry program, to oni mają już wcześniej, jeszcze przed tym podpisem płacone. Tak więc polski rząd jest szantażowany, zmuszany. I w tym kontekście widzicie, że Ameryka nie jest naszym przyjacielem, to jest nasz wróg, który sypie na nas chemitrails. Rosja w tej chwili odrzuca Amerykę od swoich granic, prowadząc wojnę na Ukrainie. I nie w naszym interesie jest popieranie armii ukraińskiej czy władz na Ukrainie. Bo te władze nie są samodzielne. To jest protektorat niemiecki i amerykański, bo oni finansowali Majdan. Drogie dziecko, pamiętaj, twoje zadanie jest im przypierdolić. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię, ale już szybko zrozumiesz. Jak będziesz miał kilkanaście lat, albo nawet wcześniej, już zrozumiesz, komu trzeba przypierdolić. I nie zważać na nic. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, pierdolonym, rozumiesz, trzeba przypierdolić. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia. Nie, kurwa. Przypierdolić. Faszystom trzeba przypierdalać, a nie dyskutować z nimi, bo oni będą używali ten dialog. Używali, żeby ciebie zrobić w dupę po prostu. Przypierdolić. Już dziadka nie będzie, mnie nie będzie. Moja żona będzie na świecie, ona zawsze ci pomoże. Ona jest wieczna, jest kochana. Także tego. To jakby co, to dzwoń do niej. Ona też ci powie w pewnym momencie życia, przypierdolić, bo nie ma innego wyjścia. To są bandyci po prostu, to są bandyci. Trzymaj się, dziecko, trzymaj się i pamiętaj, przypierdolić. Cześć, do zobaczenia tam daleko. Ty masz jeszcze 100 lat, ale ja już niedługo. Cześć. Weźcie sobie coś do picia, siadajcie. Nienawidzę intelektualistów, inteligentów, bo można ich kupić bardzo tanio. Wszyscy są kurwami, bez wyjątku. Chcą być jak najbliżej władzy. Widziałem, jak padają na kolana z wywieszonymi jęzorami, gotowi lizać mój tyłek. No, towarzysze, wypijmy. Gorki jest najlepszym przykładem na to, co mówię. Tak.
Gorki jest naszym człowiekiem, a inni pisarze nienawidzą go z tego powodu. Gorkiego też łatwo było kupić. Wystarczyło, że nazwaliśmy jego imieniem jedną ulicę, jedno miasto. No i teatr w Moskwie. Ktoś zgłosił obiekcję. Powiedział, że w zasadzie to jest teatr Czechowa. Nie szkodzi, powiedziałem. Musimy przywiązać Gorkiego do partii mocnym sznurem. No i przywiązaliśmy. Bardzo tanio. W końcu ile kosztuje zmiana nazwy teatru? Co on takiego napisał? Jeżeli nieprzyjaciel odmawia poddania się, musi być zniszczony. Tomasz Gorki, wielki humanista, przedstawiciel inteligencji. Jestem pewny, że tego Shoa też można kupić, tylko Brytyjczycy są za głupi, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Dlaczego nie dali mu żadnych odznaczeń? Podobno odrzucał wszystkie proponowane mu godności. Odrzucał, odrzucał. Naturalnie, że odrzucał. Łatwo się domyślić, dlaczego. On chce się przedstawiać jako człowiek szlachetny, nieskazitelny, moralny. Wielki Bernard Shaw odrzucił wszystko, co mu proponowali Anglicy. Tylko zrobił jeden wyjątek. Co przyjął? Nagrodę Nobla. Dlaczego? Bo były z tym związane pieniądze. Bardzo duże pieniądze. Nie mówcie mi o pisarzach. Zwłaszcza o socjalistycznych pisarzach. Mają tylko dwóch bogów. Pieniądze i władzę. Żaden pisarz nie kieruje się moralnością. Tylko interesem własnym. Ale ja wiem, jak z nimi grać. Intelektualiści wyśmiewają się ze mnie. Nie, nigdy, towarzyszu, nigdy. A poza tym nie sądzę, żeby takiego... Bo te władze nie są samodzielne. To jest protektorat niemiecki i amerykański, bo oni finansowali Majdan. I w tym układzie my możemy zawsze, jako Polska, poprosić o powrót naszego protektora, czyli Moskwy. Tak. My w tej chwili nie jesteśmy samodzielnym państwem, tylko jesteśmy pod protektoratem Ameryki i Niemiec. A jeżeli oni nas za mocno cisną, za mocno wyzyskują, nie macie dostępu dzisiaj do lekarza. On będzie siedział w przychodni, ale was nie przyjmie. A kiedy był protektorat Rosji, lekarz, jeżeli był w pracy, to przyjmował pacjentów. Mam wyliczać dalej? My jesteśmy w tej chwili krajem pod dyktatem. Oni nas bardziej cisną, bardziej wyzyskują, mówię o Zachodzie, niż mieliśmy wyzysk ze strony Rosji. Będąc 45 lat pod protektoratem Rosji. Zmienił się protektorat? Nie uzyskaliśmy wolności, nie uzyskaliśmy swobody. Jakaś struktura ponadnarodowa prywatnych korporacji zmusza nas do islamizacji kraju, mówię o Unii Europejskiej, czy głosując w referendum za wstąpieniem do Unii Europejskiej byliście o tym poinformowani? Tego w umowie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie ma. Unia Europejska zrywa z nami umowę, wymuszając na nas różne rzeczy i my powinniśmy z tej Unii wystąpić. A jeżeli będą nam grozić, tak jak grozili Libii, Syrii, groziła Ameryka dla Korei Północnej, to w końcu Kim Jong-un powiedział krótko, że wizyta rakiet atomowych na terenie USA jest nieunikniona. Ameryka boi się tylko jednego państwa. Nie mówię o Rosji. Tego, który ma broń atomową. Rosji, Korei Północnej, Pakistanu. Oni się boją tych państw, które mają broń atomową. I nie będą grozić, nie będą szantażować. A naszych przywódców
organizują dla nich kursy liderów Europy Środkowo-Wschodniej w ambasadzie amerykańskiej. Kwaśniewski był tam szkolony, tak? Beata Szydło musi tam uzyskać pozwolenie na to, żeby być premierem. No, oni będą nam naszych premierów ustawiać. Te wybory, które się teraz odbędą, to nie macie wyboru. Bo PiS jest przeciwko imigrantom, a PO jest za. Chcecie być pobici przez imigrantów? Chcecie mieć napięcia etniczne? Chcecie, żeby wasze emerytury poszły na zasiłki dla imigrantów? Bo pójdą. Bo pójdą. Po ile mamy dzisiaj kiełbasę, kilogram kiełbasy w sklepie? 50 zł, tak? A w tamtym roku można było jeszcze kupić za 25 zł. Jest kiełbasa po 50 zł, już zbliża się niektóra do 60 zł. A za minimalną krajową 3000 zł to nie tylko kiełbasę musicie kupić. Musicie opłacić mieszkanie, gaz, prąd, tak? Niektórzy mają samochody. Chodzi o destabilizację. Ameryka zrobiła destabilizację w Polsce, że 3 miliony ludzi uciekło stąd. 3 miliony ludzi uciekło z naszego kraju. Tak dobrze rządzili. Uciekli stąd. Zamiast protestować na ulicach z kamieniami, to oni stąd uciekli. A was zamkną w domach. Zamkną was w domach, bo na ulicy będą biegać chuligani o innym kolorze skóry. Takich jak pokazują w telewizji. Ja tu nic nie wymyślam. I zobaczymy, jacy będziecie odważni. Nauka kosztuje. Na terenie Polski nie powinno być żadnego zagranicznego hipermarketu ani dyskontu, bo to jest władza, która wywiera wpływ na władzę krajową. I żadnej zagranicznej gazety, ani stacji radiowej, czy stacji telewizyjnej, bo są pod kontrolą służb specjalnych tamtych krajów. My jesteśmy w tej chwili kolonią afrykańską. Tak jak w średniowieczu. Mongołowie napadli na Legnicę w 1241 roku. Obywatele innego państwa napadli na Polskę, obrabowali Śląsk i pojechali na konikach do Mongolii. Tak samo dzisiaj obywatele Ameryki są właścicielami TVN-u, gazety wyborczej, oczywiście w pewnych udziałach, akcjach. I to, co te gazety, co ta telewizja mówi, to mówią do was obywatele innych państw. To nie jest polski interes, to nie jest nasz pogląd. To jest wróg. I o tym się w podręcznikach mówi, że to jest tak zwana wojna informacyjna. Wojny dzielimy na energetyczne i informacyjne. Energetyczną macie na Ukrainie. Informacyjna to jest to, co wam media przekazują. I potem wy to powtarzacie, zakładając sobie tutaj flagę Ukrainy, kiedy to Ameryka sponsoruje Ukrainę, żeby walczyła z Rosją. Ameryka zmusiła Polskę, żeby Polska oddała swoją broń armii ukraińskiej. I Ameryka zmusza teraz rękoma Unii Europejskiej Polskę, żeby zdestabilizować nasz kraj hordami uchodźców. W wojnach informacyjnych walczy się informacją, a pole walki stanowi ludzka świadomość. Czyli oni wam będą tłumaczyć, że oni chcą dla was coś dobrego, że to jest solidarność, przyjmowanie imigrantów, a wy dostaniecie po mordzie. Działania agenturalne, propaganda, manipulacja informacyjna, demoralizacja w celu złamania etyki i moralności, zburzenie hierarchii wartości, poczucia godności, promowanie destruktywnego modelu życia, bezkrytycznego myślenia, ignorancji hedonistycznych wzorców zachowań, zakłamywanie historii i osiągnięć poprzednich pokoleń, fałszowanie i zniekształcenie rzeczywistego obrazu sytuacji na korzyść informacyjnych agresorów za pośrednictwem mediów. Problem polega tylko na tym, że Murzyna nie da się przemalować na biało, czy Araba na biało, a w Ełku na Nowy Rok, w 2018 roku, co się stało? Nóż przebił serce osoby, która kupowała kebab. Kupowała kebab w arabskim kramie, czy kiosku.
i doszło do zamieszek w małym Ełku w województwie podlaskim. I takich Ełków w poszczególnych województwach jest setki w Polsce. Jeżeli te wybory jesienią wygra Lewica, Żyd Zandberg, czyli wszyscy tacy, którzy za pieniądze wszystko podpiszą, o, będziecie mieli takich Ełków, gdzie serca wasze będą przybijane nożami przy jedzeniu kebaba setki. I nie będziecie mieli wyboru. Tylko słowa Andrzeja Seweryna, one wbrew pozorom nie tylko PiSu dotyczą. I nie tylko Seweryn o tym mówił. O tym też i Stanisław Michalkiewicz się wypowiada. Nie macie wyboru. Albo ich przekonacie, ludzi, którzy rządzą naszym krajem, żeby byli normalni, a normalni nie są, albo ich zabijecie. Czy człowieka przekonanie, że jest jakaś autentyczna demokracja, to no, nie chcę nikomu tej wiary odbierać, ale sam już jej nie mam. Sam ją utraciłem. Zresztą nic złego, bo no, państwem, do rządzenia państwem są potrzebne dwie rzeczy. Siła i wiedza. Ulica nie ma ani jednego, ani drugiego. Natomiast jednym i drugim dysponuje armia, dysponują tajne służby. No i nic złego, że rządzą. Proszę Państwa, no wystarczy sobie wyobrazić, no nie takie państwo jak nasze, bo tam nasze to nie może, tam nikomu krzywdy nie może zrobić, ale państwo, które dysponuje bronią jądrową. Jest w stanie zniszczyć świat. I co? I kto pozwoli, żeby ulica rządziła takim państwem, żeby jakiś ulicznik w pewnym momencie położył palec na cynglu atomowym? Nikt na to nie pozwoli. Nikt na to nie pozwoli. Ale trzeba tam ludziom kadzić, bo to wiadomo, tam podatki płacą, to trzeba im kadzić. No coś też muszą mieć jakieś trochę przyjemności, to im się mówi. Tutaj jesteście tu suwerenami, my tu co, a jak tu wam przychylić nieba i tak dalej. No to im się tak sam kadzi, takie, wie pan, komplementy im się, a to nic nie kosztuje. Ale tak tam, i to nie jest nic złego, bo państwem ktoś musi rządzić, przecież nie może ulica rządzić państwem. Problem polega na tym, że w państwach poważnych, bo państwa w ogóle się dzielą na dwie kategorie, państwa poważne i pozostałe. W państwach poważnych tajne służby służą swojemu państwu. Tutaj takie dodatnie sprzężenie zwrotne zachodzi. Oni wiedzą, to jest podtrzymywane z pokolenia na pokolenie, że im w lepszej kondycji to państwo będzie, to i wasze możliwości są większe, i prestiż, i tak, i władza, i tak dalej, i tak dalej. No i oni służą swojemu państwu, wiedzą, że drugiego nie będą mieli, i wszystko jest w porządku. Problem nasz polega na tym, że nasi bezpieczniacy od 1944 roku służą komu innemu, tylko nie Polsce. Gotowi są Polskę zdradzić w zamian za obietnicę możliwości pasożytowania na polskim narodzie. I to jest nasz problem polityczny. To. A tam reszta to jest drobiazg. To jest nasz problem. Nie wiem, jak go rozwiązać, bo to są dwie możliwości. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No tak. Bardzo dawna tutaj próbowałam jakby lansować ideę, że my powinniśmy przejąć władzę bezpośrednio. Po prostu przygotować się solidnie do tego i przejąć to. Na razie nie ma chętnych, nie ma odważnych i po prostu jakby sama lansuję tą ideę. I wykształcony, on wie, co mówi. Ja również wiem, co mówię, ale wy nie wiecie, co macie zrobić, bo jesteście za głupim narodem. Nie możecie tego zrozumieć. A co muszą zrobić? No muszą wyjść na ulicę i zabrać władzę dzisiaj. Bo tu nie ma innej możliwości. Przede wszystkim muszą pana popierać. To popieranie to swoją drogą, ale proszę pani, co bo jeżeli przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie działać, no tak, to ale pan będzie tym liderem. My musimy... Nie macie wyboru. Albo ich przekonacie, ludzi, którzy rządzą naszym krajem, żeby byli normalni, a normalni nie są,
albo ich zabijecie. Ja tylko tutaj wstawiam poprawkę, korektę, że zarówno rewolucja, jak i wygranie wyborów i zmiana w ramach prawa, nowego prawa, wymagają wysiłku, czyli działania. To nie jest tak, że za pomocą rewolucji będzie szybciej i bezpieczniej niż za pomocą rzucania kartki. Bo ja zbierałem podpisy na Lepera, chodziłem i wiem, że niby lżej jest, tak? Nie trzeba strzelać, nie trzeba biegać, nie trzeba wybijać szyb, ale wysiłek jest. Daj swoje 100 zł co miesiąc, żeby biuro jakiejś partii istniało. Polacy chodzą głosować, nie będąc członkami żadnych partii politycznych, czyli nie wywierają żadnej presji w swoich środowiskach na tych, którzy rządzą. A oni mogą wtedy robić, co chcą. I dlatego ten system nie działa. Bo tak w ramach partii ludzie by byli wyrzucani z kandydowania. Dlatego, jeżeli ten system wyborczy nie działa, trzeba go zmienić na normalny, że wyborca bezpośrednio ma prawo startować na stanowisko posła. I to widać na wyborach samorządowych, kiedy co? Będziecie chodzić po sąsiadach i szukać sąsiadów, którzy chcą kandydować, żeby komitet tworzyć, tak? Bo to się nazywa komitet. I wtedy 30 osób musi razem na 30 stanowisk startować. 460 posłów musi razem startować na 460 stanowisk w Sejmie. Przecież to jest absurd. Co, Warszawa ma obdzwaniać Kraków, Poznań, Toruń obdzwaniać cały kraj i w ten sposób służby robią wybory, bo te wszystkie partie są robione przez służby specjalne. Tak więc wynik jesiennych wyborów będzie decydował, czy będziecie mieli imigrantów lub nie będziecie ich mieli. I to jest powrót do sytuacji z jesieni w 2014 roku, ponieważ wtedy PiS wygrał programem 500+, którego tutaj nie będziemy ani krytykować, ani chwalić, a dzisiaj proponują 800+. No mamy inflację, ale sytuacja polityczna jest taka sama w Polsce. Na szczęście nie ma wojny, która może się rozlać na Europę, może dojść do konfliktu między Białorusią a Ukrainą. Może dojść do konfliktu między Polską a Rosją. Jacek Bartosiak, agent służb specjalnych Zachodu, sam rysował na mapie konflikt Polski z Rosją właśnie przy obwodzie kaliningradzkim. Tak, drodzy Państwo. To w tej chwili są scenariusze, które są jak najbardziej realne. One absolutnie nie są fantastyczne. I to amerykański bank Fed, należący do korporacji Rothschild i amerykańska śmietanka milionerów i miliarderów, która opłaca amerykańskich polityków wywołać strategię chaosu, destabilizacji tych krajów za pomocą konfliktów etnicznych. A konflikty etniczne wyglądają, drodzy Państwo, tak jak na przykład rzeź wołyńska. To był konflikt etniczny. Mieliście konflikt nie tak dawno, 95 rok, w Afryce Rwanda. Ludobójstwo Tutsi i Hutu. Gdzie angielska firma ludobójstwo w Rwandzie. I tutaj wam przeczytam. Brytyjska firma Miltech Corporation LTD zaopatrywała Hutu w broń co najmniej od czerwca 93 do połowy lipca 94. Miltech wystawił faktury na 6,5 miliona USD i otrzymał 4,8 miliona USD za przysłaną broń. Zarząd Miltech opuścił Anglię krótko po ujawnieniu tych informacji.
Ludobójstwo w Rwandzie. Masakra osób pochodzenia Tutsi dokonana przez ekstremistów Hutu. Przede wszystkim bojówek Interahamwe i Impuzamugambi w Rwandzie w ciągu około 100 dni od 6 kwietnia do lipca 1994. Padło ofiarą od 800 tysięcy do 1 071 tysięcy ludzi. I to Wielka Brytania, Anglosasi opłacali, czyli Ameryka też. Mieliście demonstrację w Warszawie w 2011 roku. Kto przyjechał? Z Berlina przyjechały bojówki lewicowe i Antifa niemiecka pobiła demonstrantów w Warszawie na Marszu Niepodległości. Niemcy pobili, przyjechali tutaj, zaproszeni przez krytykę polityczną i Żyda Sandberga, organizację tej partii lewicowej, razem. I co, drodzy Państwo? Będziecie mieli konflikt etniczny. Nie będą Niemcy musieli tutaj przyjeżdżać, tylko Murzyni to zrobią. I Arabowie. Po prostu. A Wy jak zmądrzejecie, to zrobicie to, co powiedział Andrzej Seweryn i Stanisław Michalkiewicz. Usuniecie ludzi, którzy nie mają pozwolenia od Was, żeby przebywać na Waszym terytorium, czyli mówię o uchodźcach, i usuniecie władzę tego kraju. No chyba, że będziecie chcieli być pobici, gwałceni, czemu PiS chce zapobiec. Bo PiS chce mieć święty porządek na terenie swojego folwarku, gdzie pobiera podatki. A inaczej te wszystkie hipermarkety, inaczej te wszystkie Biedronki, Dina, po prostu podczas zamieszek wszystko, ale to wszystko spalicie i ten kapitał zagraniczny, na czele którego stoi i Soros, i rodzina Rothschildów, amerykański Bank Fed, zabierze stąd, drodzy Państwo, swoje tobołki, walizki i odejdzie z naszego kraju. My mamy przedsiębiorców, mamy biznesmenów, którzy sami potrafią postawić namiot, hale, półki i sprzedawać towary. Nam niepotrzebny jest kapitał, który będzie obsługiwał w Polsce, kontrolował w Polsce handel. Bo będziecie z domu wychodzić tylko do sklepu i wracać do domu i do pracy. Bo na ulicy dostaniecie w mordę od imigrantów. Tak jak to PiS pokazuje teraz w telewizji. Z polskiego na polskie, żeby było wiadomo. To wszystko i tym optymistycznym. Przynajmniej kilku profesorów ekonomii, rosyjskich, którzy mają coś rzeczywiście do powiedzenia i co uważam, że powinno być uwzględniane, czy sam powinien to wiedzieć, co oni tutaj mówią. Na szczęście tak się składa, że ci ekonomiści rosyjscy, tych kilku, których czytam, też politykują. Więc oni komentują pewne zjawiska i to, co mnie zaskakuje osobiście, to oni komentują to zupełnie inaczej niż my to w Polsce widzimy. Przede wszystkim tutaj oni pokazują ten charakter sytuacji gospodarczej i politycznej w Rosji bardzo podobny do tego, który my mamy w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o konflikty, które tutaj wyrosły, to są konflikty, które również by w Polsce się pojawiły, gdyby rząd polski przynajmniej w małym zakresie stawiał się tym elementom władzy globalnej. Tam rzeczywiście dwukrotnie, dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma dialogu, nie ma pewnych uzgodnień o charakterze dyplomatycznym, to jest dyktat. Macie tak, jak Polska jest pod dyktatem. Macie to robić, macie tamto robić, macie zlikwidować stocznie, macie zapłacić 9 miliardów bankom
i tak dalej. To jest dyktat. Zresztą ten dyktat jest wręcz oficjalnie ukazywany w sprawozdaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Macie to robić, macie tamto. Jeśli nie, czekają was represje. I tutaj w kilku miejscach rzeczywiście władze rosyjskie nie zatrzymały się, nie dopuściły do tego dyktatu. I to jest cała przyczyna tego konfliktu. Więc okazało się niewygodne. Natomiast jeszcze raz powtarzam, cała struktura zjawisk politycznych i gospodarczych w Rosji jest analogiczna jak w Polsce i w kilku innych krajach. Przecież Rosjanie są w takim samym stopniu niesuwerenni jak Polacy. Ale widocznie jednak należałoby wymienić tą władzę na bardziej wygodną, bardziej spolegliwą i tak dalej. No w Polsce też przyjdzie niebawem czas, że tą władzę trzeba będzie wymienić na bardziej wygodną, bardziej spolegliwą i tak dalej. I to jest tylko, natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, te zjawiska na Ukrainie, to tu z panem się zgadzam, że to zostało wyreżyserowane i sfinansowane tymi 5 miliardami złotych, prawda, miliardami dolarów, przepraszam, w tej wersji organizowania rewolucji kolorowych. Ja bardzo współczuję wszystkim tym, którzy zostali wplątani w tego typu sytuacje, ale też chcę podkreślić, że w tej sytuacji bardzo silne są czynniki zagraniczne, łącznie z najemnikami, niestety także polskimi. No tyle mogę tutaj powiedzieć. Na pewno temat jest zbyt szeroki. No przede wszystkim nie można demonizować tego, nie można demonizować Putina. Nie można też Rosjan traktować jako takiego wroga. Może nawet bym powiedział ostrzej. Jeśli ktoś uważa, że Rosja zagraża niepodległości Polski, to niech udowodni, że Polska jest niepodległa. Proszę bardzo. I wtedy dyskusja się kończy.